Objawienie Jana, rozdział 13. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Prorokowi Danielowi Bóg ukazał światowe mocarstwa jako drapieżne zwierzęta. Podobnie widzi je Jan. To zwierzę przypomina wieloma szczegółami szatana. Ma 7 głów, czyli 7 ośrodków myśli, decyzji i 10 rogów, czyli 10 ośrodków siły. Z tym, że diademy, czyli korony są na rogach, czyli to ośrodki siły są otoczone szczególną czcią. Na głowach tego zwierzęcia są bluźniercze imiona, czyli cała myśl stojąca za tym państwem jest wroga Bogu. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. To zwierzę jest podobne do pantery. Pantera jest zwierzęciem niezbyt silnym, ale bardzo zwinnym. Ma też nogi jak u niedźwiedzia. Niedźwiedź z kolei jest niezgrabny, ale bardzo silny. Także to państwo łączy w sobie i zwinność, i siłę. Ma też paszczę jak lew. Lew ryczy bardzo głośno. Można się domyślać, że to państwo ma bardzo sugestywną i sięgającą daleko propagandę. Smok, czyli szatan, przekazał temu państwu całą swoją moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Jedna z głów to jeden z ludzi, którzy podejmują decyzje w tym państwie. Ten człowiek został śmiertelnie ranny, a jednak przeżył i to wywołało wielki podziw dla tego państwa. Cała ziemia była pełna podziwu. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Ludzie będą wiedzieli, że to szatan stoi za tym państwem i nie będzie im to przeszkadzać. Będą czcić szatana, będą oddawać mu cześć za utworzenie tego państwa. Będą też pełni podziwu dla tego państwa i będą przekonani, że nikt nie może się oprzeć jego sile. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Znowu powtarza się ten czas działania, 42 miesiące, czyli 3,5 roku. Przez ten czas to państwo będzie bluźnić przeciwko Bogu, będzie mówić rzeczy, które się będą wydawały bardzo wzniosłe i będą one krzywdzące i obrażające Boga. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. To państwo opanuje cały świat, będzie rządzić wszystkimi narodami. Będzie bluźnić przeciwko Bogu, a w szczególności przeciwko Jego przybytkowi, czyli sprofanuje świątynię. Będzie też zwalczać wierzących w Jezusa, czyli świętych, i będzie mogło ich zwyciężać. Jezus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, ale teraz Kościoła na ziemi już nie ma i ci wierzący, żyjący pod władzą tego szatańskiego państwa, będą zwyciężani. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Tylko ci, którzy zostali zapisani w księdze żywota baranka, czyli przeznaczeni są do zbawienia, będą się opierać temu państwu. Wszyscy pozostali
będą to państwo czcić i będą mu służyć, służąc w ten sposób szatanowi. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Wierzący, żyjący w tym czasie będą musieli wykazać się wytrwałością, będą musieli wytrwać do śmierci, bo to państwo będzie ich zabijać. Jeżeli chcą być zbawieni, nie mogą ulec presji tego państwa. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Jan zobaczył też inne zwierzę, które wspomaga to światowe państwo, ponieważ to państwo ogarnie całą ziemię, to zwierzę z dwoma rogami już nie może być państwem. Ma ono dwa rogi podobne do baranich, czyli stara się sprawiać wrażenie, że ma coś wspólnego z barankiem. Można się domyślać, że z Jezusem, ale mówi jak smok, czyli przekazuje to, co szatan chce, żeby ludzie uznali za prawdę. I czyni wielkie cuda. Także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. To zwierzę z dwoma rogami, ta organizacja religijna będzie zwodzić mieszkańców ziemi, czyniąc różne cuda. I główne zadanie tego zwierzęcia z dwoma rogami to stworzenie kultu tego człowieka, który został śmiertelnie ranny, a jednak przeżył. Z inicjatywy tej organizacji zostanie zbudowany posąg tego człowieka. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Ten posąg zostanie postawiony i będzie się zachowywał jak żywa istota. Można się domyślać, że stanie w świątyni jerozolimskiej i to będzie ta ohyda spustoszenia, o której mówił Jezus. Cała ludzkość będzie zobowiązana oddawać cześć temu posągowi. Ten, kto odmówi tego, ma być zabity. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. W naszych czasach znaczną część transakcji wykonuje się bezgotówkowo, kartami chipowymi. Prowadzi się już wszczepianie chipa pod skórę. Wtedy nie można go zgubić. Zostaje po tej operacji niewielkie znamie. Najczęściej się go wszczepia właśnie na rękę albo na czoło. I ponieważ obrót bezgotówkowy staje się coraz powszechniejszy, to można sobie wyobrazić taką sytuację, że wszczepi się te chipy wszystkim ludziom i nikt nie będzie mógł kupić ani sprzedać, jeśli nie będzie go miał. A wszczepienie tego chipa stanie się sposobem na udowodnienie, że jest się czcicielem tego człowieka, który został zabity, a jednak przeżył. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Tutaj są podane dane pozwalające zidentyfikować tego człowieka. Dla nas jest to niezrozumiałe, ale ludzie, którzy będą żyć w czasach, których dotyczy to proroctwo, będą to rozumieć.
jak wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże, wielki Królu narodu. Któż by nie uczcił Ciebie, jesteś godzien czci. Któż by się nie bał Ciebie, Ty święty jest. Przyjdą wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą, gdy ujawnią się Twe wyroki. Alleluja, 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 amen. Laj, 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 laj. Wspaniałe są wszystkie Twoje dzieła, Panie Boże Wszechwładny. Wierne są Twe drogi, sprawiedliwy Boże, wielki Królu narodu. Któż by nie uczcił Ciebie, jesteś godzien czci. Któż by się nie bał Ciebie, Ty święty jest. Przyjdą wszystkie ludy, pokłon Ci oddadzą, gdy ujawnią się Twe wyroki.